Dzień dobry pani, ja dzwonię z karczmy Drewutnia w Wiśle. Mamy taką prośbę, bo tu zawieruszył się skoczek. Kobayashi się chwalił, że przeleciał stokan. I... O, ależ niecodzienna sytuacja, proszę państwa. Mnie trochę chwiało wtedy. Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Mamy kilka rad dla tych, którzy nie chcą odnieść sukcesu, i to od fachowców. Słuchajcie, po pierwsze, po przebudzeniu używamy opcję drzemka w smartfonie. Po drugie, musimy zacząć dzień od sprawdzenia maili i zajrzenia na Facebooka. Słuchajcie, mamy 100 lajków! Musimy czytać wiadomości, by niespokojnie przyswajać rzeczywistość. Rurku. A jeśli chcecie odnieść sukces, te rzeczy oczywiście robicie odwrotnie. Czyli nie odniesiemy sukcesu. Nie. Nikt z nas nie odniesie sukcesu. Ale ktoś musi nie odnieść, żeby ktoś mógł odnieść. Tak. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odnoszą sukces tak za nas. Jest. Zwłaszcza Konrad. Bardzo, bardzo nowa i świeża informacja. Dokładnie. TVP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich widzów. Tak no jest. I szykuje nową telenowelę. Tytuł to Leśniczówka. W rolach głównych wystąpią m.in. Krzysztof Globisz, Anna Seniuk czy Marian Dziędziel. Dzień dobry, Marian Dziędziel. Czyli mamy taki troszeczkę powrót do przeszłości, odświeżamy dawne gwiazdy z sentymentu. No ale najważniejsze jest to, że fabuła będzie się działa właśnie w lesie, w domku w lesie. Mhm. Tam będą wszystkie losy bohaterów. Obecnie wnętrza się dopiero budują, ale na wiosnę już będziemy mogli podziwiać ten serial. Ale zastanawiamy się, słuchajcie, bo przecież Telewizja Polska ma na swoim koncie tyle genialnych produkcji. Posłuchajcie. Studio Jajo. Mnie to się wydaje, że to jest po prostu miejsce dla tej słynnej córki leśniczego. Tak, to o niej serial! Tak! Ona prosiła, żebym panu to przekazał. To już wiem, skąd tyle grzebiarek przy drogach. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Moc jest z nami. A propos alkoholu, ten bardzo lubią słonie. 12 lat temu w Indiach, jak włamały się do magazynku z ryżem, to nie rzuciły się na jedzenie, tylko na beczki z piwem ryżowym. Wiedzą, co dobre. A jak twoja trąba, Paweł? Cały czas działa.